W niedzielę po godzinie 10 za miejscowością Harbrowo w kierunku Łeby doszło do kolizji pojazdu Volkswagen Golf. Kierujący tym pojazdem, mężczyzna, mieszkaniec powiatu lęborskiego, jadąc w kierunku Łeby, nie dostosował po prostu jazdy do warunków, które panowały i po prostu zjechał do rowu i samochód dachował. Mężczyźnie nic się nie stało, na miejscu była straż pożarna, byli też oczywiście policjanci. Policjanci zdecydowali się ukarać mężczyznę mandatem karnym kredytowanym w kwocie 250 zł za stworzenie tego zagrożenia. I tutaj też chcielibyśmy zaapelować do wszystkich Państwa o to, żebyście zdjęli nogę z gazu. Jest sezon jesienny już, często są opady i też musimy dostosować naszą jazdę do warunków, które panują akurat na drodze. Także tutaj prosimy o to, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo.